Granerud teraz, no on wyprzedzał Krafta o 3,3 punktu. Rozbieg został jeszcze obniżony. Rekompensata to teraz 7,2 punktu. Granerudowi chyba nie powinno to przeszkadzać, bo on tutaj skacze wyśmienicie. Przekroju całego weekendu lepszy od niego był dotychczas tylko Dawid Kubacki i tak prawdopodobnie pozostanie. Staje dzisiaj na podium, jest liderem 266,6, o 8,6 punktów przed Stefanem Kraftem. Na pewno w pierwszej szóstce dla Jana Herla, w pierwszej siódemce, no bo jeszcze 5 zawodników nam pozostało. Teraz popatrzmy na Kolbora Egnera Graneruda, 5 po pierwszej serii rywalizacji. Pięknie skoczył Norwek, pięknie! Coraz bliżej, no, coraz mocniejszy ten wiatr. Do góry, będzie pierwszy. Tak będzie. Jest, 80. Ależ ciasno, ależ blisko. Granerud, 80. Kraft, 1,5 punktu Herl. Granerud Piotra wyprzedzał o 2,3 punktu. Reprezentant Norwegii w pierwszym skoku, 143 metry. Miał wyższą prędkość na progu. No i Granerud z nim przegra. W karierze Piotra Żyły i po raz trzeci będzie to Ruka. Przegrywa jeszcze z Dawidem Kubackim. No brawo, brawo. Brawo dla Polaków. Lidera konkursu, czyli w najgorszym razie miejsce 6 dla naszego reprezentanta dzisiaj. No a teraz Halvor Egner Granerud. Nowy rekordzista skoczni, 150,5 metra uzyskał w kwalifikacjach, które wygrał oczywiście po pierwszej serii na miejscu 5, miał 139 metrów. Teraz też będzie daleko, leciał, przeleciał rozmiar skoczni, no i będzie liderem, bo to jest znakomity występ Halvora Egnera Graneruda. 145 metrów. Do prowadzącego Dawida też nie miał dużej straty. 304,5. 20 ponad punktów przewagi nad Piotkiem. 1,5 punktu zapasu po pierwszym skoku, w którym uzyskał 136,5 metra. Wtedy też w słabych warunkach wiecznych, bo przecież miał dodane 1,3 punktu. Halvor Egner Granerud, czy Norweg skacze po wygranie tutaj na Hochfilschanze? Chyba nie! No, ten drugi skok nie wyszedł mu tak, jakby chciał. 135 metrów. Będzie na piątym miejscu. Ale numer punktów. Taką miał przewagę Halvor Egner Granerud nad Andrzelaniszkiem. Patrzę na wiatr. Troszeczkę mocniejsze podmuchy z tyłu. Ale pokazał już Halvor, że z takich podmuchów on sobie nic nie robi. On jest w stanie lądować bardzo daleko. Czy udowodni to także i tym razem? Dobra prędkość na progu. Leci daleko, daleko. Ale chyba ciut za blisko ląduje. A jeżeli przegrywa z Laniszkiem, to wielce prawdopodobne jest także i to, że będzie gorszy od Stefana Krafta. Popatrzmy, 132 metry. No nie, za mało. Nie wypadnie poza podium. W tym momencie na czwartym miejscu, a więc za Piotkiem Żyło. Dziś także uplasuje się na 8 miejscu. No ale teraz popatrzmy na Graneruda. Tego, który tutaj przed konkursem był typowany do zwycięstwa, no bo fenomenalnie skakał na treningu, w serii próbnej, w kwalifikacjach, gdzie okazywał się najlepszy. No i można powiedzieć, dopiero 6 miejsce Norwega w pierwszej serii konkursowej. O, ale w drugiej, tak jak należało oczekiwać, pokazał, że jest zawodnikiem nieobliczalnym. Za rozmiarem skoczni ląduje Halvor Egner Granerud, 141 metrów. Już przystępował z pozycji kandydata do zwycięstwa do tego konkursu. Być może dlatego nie utrzymał ciśnienia w pierwszej serii. Przewaga nad Heibeckiem. U nas tabelka startowa, więc obniżony rozbieg. No i z tego obniżonego rozbiegu będzie skakał Halvor Egner Granerud. Wczoraj 5. Dziś w kwalifikacjach miejsce 3. 2 razy w przeszłości tutaj wygrywał na Grosse Tittisance. Teraz też skacze pięknie Halvor Egner Granerud. Jak zwykle blisko prawej bandy ograniczającej zeskok, ale to jest fenomenalny występ. Z Laniszkiem to on nie będzie wygrywał. No, chyba. Będzie. Albo nie. 60. Niedużo, ale zabrakło. 42,5 metra w pierwszym skoku. Wygrywa.
Gregra wygra. No, bez wątpienia. Dzisiaj najlepszy. Wczoraj najlepszy w kwalifikacjach. Dziś najlepszy w pierwszej, najlepszy w drugiej serii. Pierwszy wygrany konkurs w historii jego występów w ramach turnieju czterech skoczni. Wzmacnia się psychicznie przed kolejnymi konkursami należącymi do turnieju czterech skoczni rozgrywanego po raz 70. W tej serii spisał się lepiej. Można wylądować dalej. Można to zrobić lepiej. Pytanie, czy Halvor będzie w stanie to uczynić. Przed tym turniejem, 71. turniejem czterech skoczni, nie miał ani jednego wygranego konkursu na tych czterech skoczniach, a wygrał już w Oberstdorfie. Czy wygra także w Gapa w Nowy Rok? Halvor Egner Granerud! Wygra! Tak się wydaje! Tak się wydaje, że chyba jednak on będzie zwycięzcą. Co będzie dopiero? Zobaczymy. 303,7 punktu. Pięknie, znakomita pięknie. Łączna nota w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Powiększa zatem przewagę nad Piotrem Żyłę. Strata do lidera 12,8 punktu. Nie był to zły skok w wykonaniu Halvora. Ba, można powiedzieć, że to był skok całkiem dobry. No ale teraz warunki zdają się sprzyjać Norwegowi. Jak daleko będzie w stanie pofrunąć? Czy odrobi straty poniesione po pierwszej serii? Czy też pokona go Bergizel? Nie, on odrabia! On odrabia! Wspaniały, mistrzowski skok Norwega. I łączna nota 261. Chcę pokazać, że wygra z rywalami, nawet skacząc z niższego rozbiegu. Zobaczymy. Halvor Egner Granerud, czy kolejny Norweg, który wygra turniej czterech skoczni, czy będzie 9. reprezentantem tego kraju ze Złotym Orłem? Tak jest, tak jest. Tutaj nie może być chyba żadnych wątpliwości. Chyba za rozmiar skoczni poleciał Halvor Egner Granerud. 143,5 metra. Trzymuje plastron lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Za chwilę wróci do domu, by cieszyć się razem ze swoją powiększoną rodziną z tego sukcesu. Skakał triumfator turnieju czterech skoczni, Halvor Egner Granerud. Pięknie, znakomicie, chyba jeszcze dalej niż Stefan Kraft. No i jest oczywiście liderem w tym momencie, Halvor Egner Granerud o 9,2 punktu ma wyższą. Tym razem chyba nie ma obniżenia belki startowej dla Halvora Egnera Graneruda. On tak samo jak wszyscy wcześniej z 9 belki, no i chyba jednak skacze na to, aby zostać liderem. Oląduje dalej niż punkt konstrukcyjny o 3 metry. Wstrzymany na moment, bo wieje w plecy za mocno. Wellinger na tym stracił na tym Heibeck, straciło kilku innych. Jest zielone, za chwilę ruszy Halvor, ruszy z wiatrem w plecy, no ale tak jak mówiłeś, podobnie jak reszta zawodników. No to wygląda. Brawo, brawo, brawo. Mocny wiatr w plecy, 6 punktów będzie dodanych do noty Halvora, a to jest, są 132 metry. Granerud będzie na pierwszym miejscu, jego nota będzie niewiele, o 1,8 wyższa od noty Kobayashiego, ale jest w najgorszym razie drugie miejsce reprezentanta Norwegii. Jest zielone światło, popatrzmy, rusza. Czy wygra? Czy też Ryoyu będzie triumfował po raz drugi w trzech rywalizacjach na oku Rajami? Na oku Rajami Halvor Egner Granerud przegra. Przegra. Przegra z Kobayashim, no bo wylądował jednak zdecydowanie bliżej. Halvor Egner Granerud trzeci w piątek, drugi wczoraj, drugi zależy dzisiaj. Od tego oto pana Halvor Egner Granerud, lider po pierwszym skoku nad Domenem, miał 5 punktów, nad Kraftem 8,4. Walczy o to, aby wygrać dzisiejsze zawody. Halvor Egner Granerud. Chyba tak to się rzeczywiście skończy. Niesamowicie, niesamowicie, pięknie w obu seriach. No to poczekajmy na ostateczną notę Halvora Egnera Graneruda, ale to będzie 440 punktów. Najwyższa nota w pierwszej, najwyższa nota w drugiej. Czy kolejne zwycięstwo w tym sezonie dla Halvora Egnera Graneruda? Zobaczymy. Dzisiaj inkasuje 100 punktów. Najgroźniejsi rywale, Kraft, przede wszystkim Raniszek Kubacki ze znacznie mniejszym dorobkiem. O 4,1 punktu ostatecznie wygrywa z Zajcem, o 9,1 ze Stefanem Kraftem. No a Halvor, jeżeli miał ten dołek, to jakoś wcześniej nie zdążył zauważyć, żeby był specjalnie głęboki. No
to popatrzmy, czy to będzie kolejny wygrany konkurs reprezentanta Norwegii. No być. Raczej tak, być. Ale nie z taką dużą przewagą. Nie, nie z taką dużą, ale on miał 5,8 nad Laniszkiem, 13 punktów nad Dawidem, więc 138 metrów, jakie uzyskał, taka sama odległość jak Andrzej Laniszka. Troszkę niższe noty i troszkę mniejsze rekompensaty. Taka będzie przewaga Norwega, 241,1, czyli... No, czyli skończyło się niewielką różnicą punktową, bo 2,7 na korzyść Norwega. Znowu powrót na podium. No a czy Halvor Egner Granerud wygra znowu? No, miał na Drioju, jaką on miał przewagę? 26,3 punktu. Dość sporo. To jak widzimy, 131-132 metry. Wystarczy do tego, by Norweg wygrał po raz kolejny. Wygląda na to, że nie powinien mieć z tym żadnych problemów, bo jest w wielkiej, znakomitej formie. No i tak od niechcenia można powiedzieć, ląduje w okolicach 140 metra. Daleko, bo Laniszek 17, a Laniszek 18, a Dawid 17. A więc Granerud ucieka bardzo, bardzo wyraźnie. 20,7 punktu przewagi nad Rioju, 23,8 nad Danielem Andretande. No to jest duży postęp. Jest postęp. No, mieliśmy Karla Geigera, teraz inny zawodnik na G, czyli Halvor Egner Granerud. Wielki dominator tej części sezonu, 12 podiów z rzędu. Na wygraną chyba za bym nie liczył, a na podium coś mi się wydaje, że jednak Janne pozostanie samotnym liderem, a tymczasem... No... Będzie przegrywał z Dawidem i z Domenem. Tak jest, jest trzecie miejsce. Jest Halvor Egner Granerud. Odrabiamy, no, panie Dawidzie. Tak, Dawid wygrywa dzisiaj z Halvorem Egnerem Granerudem. Nad Stefanem Kraftem miał 2,3 przewagi nad prowadzącym Belgierem ponad 6 punktów. Czyli 129,5, 130 metrów wystarczy do tego, by Halvor Egner Granerud wygrał dzisiejszy konkurs i wygrywa go bez najmniejszych problemów, bez żadnych wątpliwości. Wiecie, pewnie. Po raz kolejny triumfuje Halvor Egner Granerud. Znakomity występ Norwega. Bali się przed nimi po pierwszej serii, no plus Svetner, który był przed Geigerem, a za Wellingerem. Teraz lider klasyfikacji generalnej, Halvor Egner Granerud, 128,5 metra w pierwszej serii. Teraz wiatr pod narty mocniejszy, wyższy rozbieg, będzie szansa polecieć zdecydowanie dalej. No, blisko linii z ponad 5-punktową stratą do Geigera. No, dzisiaj może być bez podium. No może być, oczywiście, że tak, bo w tym momencie jest drugi. Halvor Egner Granerud. 128,5 metra w pierwszej serii, miejsce trzecie. Taka sama prędkość na progu jak przed momentem reprezentanta Słowenii, ale odległość chyba troszkę słabsza. Metry przy przewadze z pierwszej serii, może by się to jakoś wybroniło, ale niższe noty i ten wiatr. I mamy na piątej pozycji. Czyżby dzisiaj Norwegowie bez podium w sezonie w czołowej trójce? Podczas zawodów rozgrywanych w Engelbergu był drugi, ale teraz patrzmy na Halvora Egnera Graneruda. Oczywiście norweska publiczność reaguje entuzjastycznie i słusznie, bo to był fenomenalny lot Graneruda. Wynik Halvora Egnera, widzimy jaka łączna nota, 257,7, prawie 22 punkty przewagi nad Fenderem i Czofenigiem. No niesamowite. Jeden punktów przewagi nad Kamilem miał po pierwszej części rywalizacji. Nie była to duża przewaga Norwegii. Halvor Egner Granerud. A pięknie skacze. Pięknie skacze Granerud. I tych punktów, dobrych notach, 3,18,5. No i w efekcie tak, wygrywa z Kamilem. Sporo odrobił Kamil, bo przegrywa teraz tylko różnicą 2,4 punktów. Halvor Egner Granerud. Teraz nie ma zmiany belki startowej z tej samej, co rywale. Skacze po to, aby wygrać kolejny konkurs.
wygra ten konkurs. Wygra ten konkurs, ponieważ uzyskuje znakomity wynik. Wygrał kolejne zawody. Był liderem cyklu Rower. Był liderem Pucharu Świata i Pucharu Świata w lotach narciarskich. Dwa konkursy na Kulm, jeden konkurs na Wikersund, trzy konkursy na Mamutach, trzy zwycięstwa Halvora Egnera Granerudda. Ostatni skok w cyklu Rower. Po wygranie tego cyklu, pierwszy Norweg, który chyba wygra maraton na skoczniach norweskich, Halvor Egner Granerud. No, może nie wygra tego konkursu, ale jego zapas punktowy po wcześniejszych... Tak, w cyklu bez wątpienia. Po wcześniejszych był tak duży, że on oczywiście zostanie triumfatorem całego cyklu. Ponad 7 punktów przewagi Stefana Krafta ostatecznie, a więc w tym ostatnim skoku 16 punktów ponad dołożył Narty, więc znakomity Norweg, lider Pucharu Świata, zdobywca kryształowej kuli, już tak chyba można powiedzieć, powinien sobie w tych warunkach poradzić. Halvor Egner Granerud. Kwalifikacje słabe, ale teraz jest konkurs. I jest jeszcze gorzej. Wyjście z progu wyglądało fatalnie. On tak jakby nierówno się odbił. Proszę popatrzeć, jak dziwnie ułożone narty. Potem w powietrzu rzucało nimi jego nartami bardzo, bardzo mocno. Skończyło się lądowaniem na 95 metrze. Przy wietrze 0,4 metra na sekundę pod nart. 46 miejsce Halvora Egnera Granerudda. Dzisiaj jeszcze nie zapewni sobie prawdopodobnie małej kryształowej kuli, no bo Kraft w tym momencie jest liderem. Popatrzmy, Halvor Egner Granerudda bardzo niespokojnie w powietrzu. Co tam się działo? O, wyratował się Piotrek fenomenalnie. Wydaje się, że tak. Więc chyba będzie czwarty. Tak, czwarty Halvor Egner Granerudda. No, proszę Państwa, Piotr Żyła na podium. Bez wątpienia jeden z największych bohaterów tego sezonu, jeśli chodzi o Puchar Świata, bo ten Puchar Świata po raz drugi w karierze zdobywa, ale mógł mieć trochę więcej, tyle że tutaj w Planicy dzisiaj zaprezentował się w pierwszej próbie słabo. Tylko 215,5 metra, bardzo odległe, 23 miejsce, Halvor Egner Granerud. I teraz bez presji, bez napięcia ląduje 39,5, 37. No tak, gdyby tak było w pierwszej serii, to by walczył z Kraftem o zdobycie małej kryształowej kuli, ale ponieważ ta pierwsza seria była dla Norwega nieudana, to tej małej kryształowej kuli nie zdobędzie, ale oblewany szampanem przez kolegów, bo przecież jest najlepszym zawodnikiem sezonu, tego najdłuższego sezonu w historii. Mnóstwo wygranych konkursów, pewnie zdobyta kryształowa kula. Powróciły może takie chochliki, które nie pozwalają mu czasami w momentach, kiedy jest to potrzebne, ten cały swój potencjał uwolnić. Najlepszy skoczek całego sezonu, reprezentant Norwegii. Przecież w trakcie tego sezonu wygrał turniej czterech skoczni, wygrał cykl Rower. Tutaj walczył o małą kryształową kulę. Niewiele zabrakło, żeby i to trofeum było jego udziałem. Po raz drugi w karierze wygrywa wielką kryształową kulę. Jest najlepszym zawodnikiem całego sezonu w Pucharze Świata. Choć, żeby nie było tak, że to jest zawodnik bez słabości, na Mistrzostwach Świata po raz kolejny okazuje się, że nie unosi presji wielkiej imprezy. No, nie ma geniusza bez skazy. W przypadku Halvora to jest właśnie chyba ten problem.